Zadanie piąte. Dany jest równoległobok ABCD o boku AB długości 10 i wysokości opuszczonej na ten bok długości 5. Na prostej CD obrano punkt E. Wykonajmy rysunek do zadania. Mamy równoległobok ABCD. Podstawa AB ma 10, wysokość opuszczona na ten bok ma długość 5 jednostek. Na prostej CD obrano jakiś punkt E. I punkt A z naszego zadania. Pole trójkąta ABE zależy od położenia punktu E na prostej CD. Mamy tutaj taki trójkącik ABE. Czy jego pole zależy od wyboru punktu E? Otóż nie. Zawsze podstawa będzie równa AB. Ale wysokość opuszczona z punktu E, niezależnie od wyboru tego punktu, zawsze będzie równa 5. Czyli podstawa będzie zawsze 10, a wysokość tego trójkąta zawsze 5. Dlatego pole nie zależy od wyboru tego trójkąta. Więc patrząc na wzory, zaznaczamy fałsz. Punkt B. Pole trójkąta ABE nie można obliczyć na podstawie informacji podanych w zadaniu. No oczywiście, że można. Tutaj mamy wzór na pole trójkąta, mamy podstawę 10, wysokość 5, ponieważ jest ten odcinek równy odcinkowi narysowanemu na rysunku, więc to jest zdanie fałszywe. Punkt C. Pole trójkąta ABE jest równe połowie pola równoległoboku ABCD. Tak, to jest prawda. Dlaczego? Patrząc już nawet na wzory. Pole tego trójkąta to jest 1 druga A razy H, a tutaj pole równoległoboku to jest A razy H. Pole trójkąta ma na początku 1 drugą, więc jest o połowę mniejsze. A przecież A i H w obydwu tych działaniach będą wyrażeniami identycznymi. A tu i tu jest równe, H tu jest równe, a tu jest tylko 1 druga. Więc rzeczywiście to zdanie jest prawdziwe.